imperialni szpiedzy, powołując się na sobie tylko znane źródła, dowiedzieli się, jakoby premiera gry Diablo 3 odbyć się miała 24 grudnia tego roku. Jeżeli informacja ta okaże się prawdziwa, to w kontynuacji jednego z największych hitów w historii gier komputerowych pogramy już za kilka miesięcy z racji zbliżających się beta testów zaplanowanych rzekomo na 11 września. Studio ID Software, jak wiadomo, pracuje obecnie nad grą Rage, która rzuci graczy do postapokaliptycznego świata w formie sandboxowego FPS-a. Niestety, jak zdążyliśmy dowiedzieć się od prezesa studia Todda Holenshida, Rage na pewno nie pojawi się w roku bieżącym, lecz dopiero w 2010. Witam wszystkich w Faktogramie, programie, dzięki któremu będziecie brylowali na salonach. To jest w salach lekcyjnych, popisując się wiedzą na temat gier komputerowych i nie tylko. Przypominam niewiernym, że mama woła na mnie Kruger, a wy możecie mnie oglądać na IGTV Wirtualnej Polski co sobotę wieczorem pod adresem www.gry.wp.pl. Weekend nie może obejść się bez nowości na półkach sklepowych, z których najważniejsze to Resident Evil 5, dodatek do Red Alert 3 powstanie, Fallout 3 po polsku na konsole i Patapon 2 oraz Star Ocean 2 na PSP. W przyszłym tygodniu należy wyczekiwać przede wszystkim Afro Samurai, Manowar, Cryostasis, Arktyczny Sen i NDS-owego Grand Theft Auto Chinatown Wars. Bethesda potwierdziła, że kolejny downloadable content do Fallout 3 zostanie wydany już 24 marca. The Pit, podobnie jak poprzedni dodatek, będzie dostępny wyłącznie na Xbox Live oraz PC. Fabuła The Pit rozpocznie się z chwilą, kiedy do gracza dotrze wiadomość radiowa z desperacką prośbą o pomoc. Jej nadawcą będzie Werner, niewolnik, któremu udało się uciec przed władcą The Pit właśnie. Odkrył on lekarstwo cofające proces mutacji, a rolą gracza będzie jego odzyskanie. Postapokaliptyczne ruiny Pittsburgha oraz Pennsylvanii, pomniejsze nowe sidequesty oraz kolejne ciekawe wątki fabularne, nowe perki i achievementy, to wszystko już 24 marca. Wiedźmin. Przez wiele branżowych serwisów oraz czasopism wybrany został RPG roku 2008. The Witcher osiągnął do dnia dzisiejszego 1,2 miliona sprzedanych kopii na liczniku. Dobijając do tak niebagatelnej liczby, The Witcher dołączył do 100 najlepiej sprzedających się gier PC w historii branży elektronicznej rozrywki. CD Projektowi gratulujemy i życzymy większej ilości tego typu sukcesów. Nie zapomnijcie o nas, kiedy to będziecie organizowali z tej okazji jakąś grubą imprezkę. Zrecenzowane przez imperialnych redaktorów gry to w tym tygodniu przede wszystkim Street Fighter 4 w wersji na Xbox 360 z oceną 9,5. Gra ma wszystko to, czego można by oczekiwać od pełnoprawnej kontynuacji serii Legendy. Usatysfakcjonuje weteranów i zachęci do zabawy nawet tych, którzy nigdy nie grali w tego typu produkcje. Mało kto wierzył, że twórcom uda się spełnić olbrzymie oczekiwania graczy, tym bardziej niesamowite jest to, że ostateczny efekt nawet je przerósł. Onet ocenił grę na 9, a gry online wystawiło 96%. Średnia z GameRankings.com to mocne 94%. Mamy też recenzję długo oczekiwanego Empire Total War na PC, który podobno wgniata w krzesło, zabierając gracza w brutalny świat wojen XVIII wieku i jest absolutnym majstersztykiem. Oceniamy grę na 9,4. Onet i gry online myślą podobnie, wystawiając grze odpowiednio 9,5 oraz 91%. Średnia GameRankings.com to prawie 93%. Na deser słów kilka o Warhammer 40 000, Dawn of War 2 na PC. Znakomity multiplayer, śliczna grafika, fajny element RPG i niestety nudna kampania. Mogła być gra wybitna, a wyszła ledwie troszkę ponadprzeciętna. Nasza ocena to 7,2, a Onet i gry online wystawili odpowiednio 9,5 i 83%. Świat, skupiający się pod adresem GameRankings.com, ocenił grę na 86%. Gry, które nadchodzą wielkimi krokami, to nasz dział zapowiedzi, a w nim m.in. Fuel na PS3. Sandboxowa ścigałka od Codemasters z takim ponującym rozmiarowo terenem, że mapa z Test Drive Unlimited wygląda przy niej niczym Ursus na mapie Warszawy. Zdecydowanie jest na co czekać. Terminator Salvation na PC. Wszyscy się niesamowicie nakręcają ten film, że Christian Bale i w ogóle.
Ja wolę poczekać na film, no i grę. Dopiero potem albo się wkurzę, albo zapiję z zachwytu. Ten tydzień na IGTV obfitował w trailery, przede wszystkim z Dragon Age Origins, The Sims 3, Grand Theft Auto, Chinatown Wars, Virtua Tennis 2009, ARM A2, Red Alert 3 powstanie, czy też w końcu z wypatrywanego szczególnie przeze mnie snowboardu Stoked. W tym tygodniu też zakończyliśmy 5-odcinkowy temat reklamy w grach z Jackiem Jankowskim i rozpoczęliśmy temat zakończonego w ten weekend 3. sezonu ESL Pro Series. Rozmawialiśmy z Maćkiem Wasylukiem na temat ESL-a w Polsce, a przyszły tydzień będzie stał oczywiście pod znakiem relacji z ESL Pro Series w Warszawie i pogadance o e-sporcie ogólnie. Czeka nas też oczywiście kolejne wydanie programu Gaming, więc trzymajcie kciuki. Jako że wypięliśmy się z Murmurem ostatnio na coraz to gorszej jakości telefony firmy Nokia, zaopatrzyliśmy się synchronicznie w nowiuteńkie 16-gigabajtowe iPhony. Postanowiliśmy też dogłębnie zbadać, co do zaoferowania odnośnie gier ma słynny App Store. Dostępnych jest niemal 21 tysięcy programów, z czego ponad 6 tysięcy to gry, a 1500 z nich jest zupełnie za darmo. Jak tylko pobawimy się nieco iTelefonami, zapoznamy Was z naszymi subiektywnymi opiniami dotyczącymi zarówno urządzenia, jak i oprogramowania. Na tegorocznych targach CeBIT 2009 w Hanowerze odbył się finał 3. sezonu ESL Extreme Masters, Continental Finals Europe oraz Global Finals. Klan Counter-Strike 1.6 Meteor Makers, który składa się z polskich zawodników, mimo zaciętej walki nie zdołał sięgnąć po złoto. Nie było jednak źle. Luke, Taz, Neo, Lord oraz Kuben zajęli 3. miejsce w Continental Finals Europe i, uwaga, 2. miejsce w Global Finals. Meteor Makers zgarnęli tym samym 31 tysięcy dolarów. Pula nagród opiewała na kwotę 177 tysięcy dolarów, co daje ponad 600 tysięcy polskich złociszy. Jeśli ktoś coś chciałby wygrać w konkursach w Imperium Gier, to na pewno skusi się na jedną sztukę gry Necrovision lub też Fear 2. Konkurs Fear 2 przeprowadzony jest przy okazji zerowego pilotażowego odcinka programu Gaming. Wystarczy obejrzeć program i wszystko będzie wiadomo. W Imperium Gier pojawiły się świeżutkie kody do Skate 2 na Xboxa 360 i test zestawu FragFX V2, czyli jedynej w swoim rodzaju myszki do konsoli. Dla oka wśród galerii na głównej stronie przegląd świeżutkich screenów z Need for Speed Shift oraz próba wytłumaczenia fenomenu X-Blades. Najpopularniejsza gra w tym tygodniu to bezbłędny niemal Empire Total War, o którym oczywiście możecie przeczytać w dziale recenzje. 19 marca tego roku w Warszawie rozdane zostaną nagrody za gry roku 2008 portalu Gry Online. Klub Lucid zasili śmietanka branży growej, a my dziękujemy za zaproszenie. Oczywiście nie omieszkamy skorzystać. Tym samym oczywiście zapraszamy już klasycznie o tej porze roku na 9. Imperatory, czyli Nagrody Wirtualnej Polski za najlepsze gry i wydarzenia w świecie gier komputerowych roku 2008. Po więcej szczegółów zapraszam oczywiście na Imperium Gier. Przygotowujemy powolutku serię eventów dla naszych YouTube'owych widzów. Wpadajcie na kanał Imperium Gier i śledźcie bacznie. Obiecuję, że będzie coś do wygrania. Pod adresem redakcja@faktogram.pl czekamy na Wasz odzew. Komentujcie, piszcie, dajcie nam znać, co Wam się podoba, a co nie. I widzimy się za tydzień.